Jesteśmy w Brodach, jednej z dwóch gmin, gdzie Greenpeace razem z samorządami wybudował pierwsze instalacje fotowoltaiczne na dachach szkół. Dzisiaj w naszej szkole świętowaliśmy przyłączenie do sieci energetycznej ogniw, które produkują energię elektryczną ze słońca. Rozpoczęliśmy ten projekt z taką myślą, że to jest pilotaż, że ktoś musi postawić te pierwsze kroki w kierunku energetyki obywatelskiej właśnie skojarzonej z budynkami użyteczności publicznej, takimi jak szkoły, szpitale, domy kultury. Ta instalacja poza walorem ekologiczno-ekonomicznym, bo wiadomo, że szkoły tutaj będą miały oszczędności, jeśli chodzi o rachunki za energię elektryczną, ma znaczenie aspekt edukacyjny. Uczniowie mają świadomość, że energię można pozyskiwać również ze słońca, z czegoś, co jest za darmo. To są konkretne wartości, bo szacuje się, że około 2000 każda ze szkół w przypadku gminy Gubin powinna wydatkować mniej na energię elektryczną. Jest to alternatywa dla paliw kopalnych w sytuacji, gdzie mamy zmiany klimatyczne, produkcja energii właśnie w ten sposób jest jakby czymś, co daje nam szansę na przeżycie. W związku z planami budowy kopalni odkrywkowej na naszym terenie zgłosili się do nas działacze, którzy zaoferowali pomoc i wsparcie różnego rodzaju, od organizacyjnego poprzez prawne, czego efektem są właśnie te instalacje fotowoltaiczne, które powstały zarówno na szkole w Brodach, jak i na 6 szkołach w gminie Gubin. To są pionierzy. Zaznaczyli na mapie historii energetyki obywatelskiej swój ślad i w tej chwili właściwie ta cała droga, którą przebyliśmy razem, otwiera możliwości dla wszystkich innych szkół w Polsce.